Witam serdecznie, szczęść Boże, kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Fragment z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami. Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Jeszcze raz powtórzę to zdanie. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. To jest kontrowersyjne zdanie, ale ono jest wypowiedziane przez Pana Jezusa. Czytamy dalej. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. To jest prawda o faryzeuszach i uczonych w piśmie. A wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi, mówi Jezus. I dalej już nie będę czytał, już niech każdy sobie przeczyta sam we własnym zakresie. I pytanie, dlaczego Jezus nie wzywa uczniów, a także innych ludzi do buntu przeciwko faryzeuszom i uczonym w piśmie? No, bo chyba to powinno być jakieś rozwiązanie tego, że oni się znaleźli w ogóle na tych miejscach i chcą rządzić. No przecież chyba lepiej zrobić znowu jakiś kolejny strajk, jakiś bunt przeciwko tym, którzy nami rządzą. Bo oni źle nami rządzą, bo oni są źli, oni są niegodni. Zobaczcie, że Jezus nie wzywa do buntu. I za chwilę odpowiem na to pytanie, dlaczego? Dlaczego Jezus nie wzywa do buntu, a każe uczniom być posłusznymi tym ludziom? Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą. Tak powiedział Jezus. Tych słów nie możemy wygumkować. Możemy, ale to nic nie daje. Bo to, jeśli pominiemy te słowa, to one, to pominięcie nam zaszkodzi, a także tym, którzy będą nas słuchać. Więc czemu Jezus nie wzywa do buntu? Za chwilę o tym, ale najpierw zajmijmy się tą katedrą Mojżesza. Co to takiego jest? Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Katedra po grecku to jest krzesło. I na tym krześle usiadł Mojżesz jako sędzia i sądził lud według prawa Bożego, a nie według swojego widzimisię. Dostał prawo Boże i Bóg mu objawił, jak jest, czego chce, jak go czcić, jak żyć, Panie Boże, proszę bardzo, tu są wszystkie przykazania Mojżeszu, daję je Tobie, ogłoś je całemu ludowi. I lud przychodził do Mojżesza i Mojżesz wyjaśniał Słowo Boże i na podstawie Słowa Bożego rozsądzał sprawy, takie czysto ludzkie sprawy. No ale był w tym sam i nie dawał rady. Bo spraw było bardzo dużo i przyszedł do niego Jetro, jego teściu i powiedział mu, że jeśli tak dalej będzie robił, to nikt na tym nie skorzysta, wszyscy po prostu na tym stracą. I on nie zrobi wszystkiego, co ma zrobić i ludzie też odejdą niezadowoleni. Więc Mojżesz posłuchał go i dobrał sobie 70 starszych. I rabini mówią, że to jest moment, kiedy powstał Sanhedryn. I na tych krzesłach w Sanhedrynie zasiedli faryzeusze i uczeni w piśmie. Jezus nie mówi przeciwko instytucji, przeciwko katedrze. Mówi przeciwko tym, którzy usiedli na katedrze, ale nie wzywa do spalenia tych katedr, tej katedry, do tych krzeseł, zniszczenia tej instytucji, nie wzywał do tego.
nie wzywa do obalenia autorytetów, nawet jeśli ktoś usiadł sobie na tym autorytecie i ma ten autorytet w sposób niegodny, niegodziwy, to nadal ten człowiek ma ten autorytet. Jezus nie wzywa do obalenia autorytetów, ponieważ te krzesła zostają, ludzie się zmieniają. Jezus później w dalszej części tej Ewangelii, przeczytajcie, pokazuje, ja już coś tam powiedziałem, a wy nie pozwalajcie nazywać się rabbi. Ale dalej możemy jeszcze doczytać inne rzeczy. Na przykład, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony i wiele innych rzeczy. Czego Jezus oczekuje od swoich uczniów? Bo On wie, że oni też zasiądą na tych katedrach i będą ludzi uczyć, będą objaśniać Słowo Boże. Ale katedry nie chce Jezus, żeby została zniszczona. On nie chce niszczyć autorytetu. Świat będzie nas do tego wzywał, do buntu przeciwko autorytetom, po to, żeby zniszczyć autorytet. Każdy autorytet. W końcu zniszczymy rozum. No, rozum wcześniej był tym największym autorytetem, ponad autorytet Boga. Teraz to już niszczymy całkowicie rozum. Już nie ma oświecenia. Jest jedna wielka ciemnota. I idźmy teraz w autorytet odczuć, uczuć. To, co czujesz, jest najważniejsze. Powiedz mi, co czujesz. Powiedz mi, co czujesz, bo twoje uczucia są najważniejsze. To, co czujesz, jest ważniejsze niż wszystko inne. To, jak się źle czujesz, jest bardzo ważne. W tym jest twoje uzdrowienie. Bzdura, bzdura, bzdura. Uzdrowienie jest w Jego ranach. W ranach naszego Pana Jezusa, a nie w moim odczuwaniu. Patrzę na Jego rany i On mnie uzdrawia, a nie patrzę na swoje rany i rozdrapuję je coraz bardziej po to, żeby się uzewnętrznić, jeszcze za to zapłacić i powiedzieć, no tak, coś mi pomogło, bo się wypróżniłem ze swoich uczuć, ze swoich emocji, ale one nadal są chore i nadal mnie bolą. No to spójrz na Jezusa. Wystarczyłoby spojrzeć na Jezusa, bo jest proroctwo, Jego obietnica. W Jego ranach jest nasze uzdrowienie. I każdy, kto odprawia drogę krzyżową Jezusa, a nie jakieś inne nadzwyczajne drogi krzyżowe, jakieś takie ultramaratońskie drogi, żeby się zmęczyć, wcale to nie jest potrzebne. Możesz sobie zrobić drogę krzyżową w domu, adorując krzyż, patrząc na Niego i w Jego ranach jest Twoje uzdrowienie. W Jego Słowie jest Twoje uzdrowienie, a nie w tym, co czujesz. Bo często czujemy, nie wiemy nawet, jak się czujemy, ale idąc za tym, co czujemy, a nie za rozumem, a jeszcze bardziej za Słowem Bożym, niszczymy samych siebie i ten świat, który został nam dany. I już nie jesteśmy pośrednikami Słowa Bożego, pośrednikami łaski Bożej, bo już nie widzimy Boga, bo nie jesteśmy w stanie Go zobaczyć. Bo gdzie Go można zobaczyć? W prawie. W prawie Bożym, które zostało nam dane, które leży na półce. Wystarczy wziąć i poczytać. Słowo, które ma moc, które jest mocniejsze od każdego innego słowa, które jest przez nas wypowiadane albo które jest wypowiadane do nas. Wystarczy po prostu słuchać Jego słów. Nie trzeba robić żadnych rewolucji, żadnych buntów przeciwko jakiejkolwiek władzy. Wystarczy po prostu słuchać tej władzy, uczynków ich nie naśladować i uczyć się na błędach cudzych. Słuchać Boga. Pamiętajmy, że to Bóg strąca władców z tronu, z katedr. Katedra to jest tron, to jest krzesło. Królowie siadali na katedrach. Ty siedzisz na katedrze, masz jakąś swoją katedrę, na jakimś stołku siedzisz. I Bóg cię na tym stołku posadził i Bóg cię z tego stołka może zdjąć. Nie uciekniesz przed Nim, On może wszystko zrobić. Swoją niewidzialną ręką, że tak powiem. Bóg może zrobić wszystko, więc nie warto buntować się przeciwko władzy, jakiejkolwiek władzy. Trzeba się za nią modlić, słuchać jej.
to, co dobre zachowywać, to, co złe odrzucać. Syndereza, czyli to prawo naturalne. Dobro czynić, zła unikać. Koniec, kropka, a będziesz szczęśliwy i będzie ci się dobrze żyło. Tyle gadania, nie? A to takie proste. Naprawdę, Bóg ma rozwiązanie na wszystkie problemy, na wszystkie dolegliwości, na wszystkie nierozwiązane sytuacje. On jest mądrością mądrości. Wszystko jest zapisane w Słowie Bożym. Wystarczy czytać, przyjmować, budować na tym Słowie i do psychologa już nie będziesz musiał chodzić, ani do psychiatry. Bo Bóg będzie ci pomagał przezwyciężyć to, co czujesz. I zaczniesz iść za Jego radami. Będziesz wiedział, co jest dobre, co jest złe. Będziesz wiedział, co masz robić w życiu. Bo będziesz słyszał głos Pana, a ja słysząc głos Pana, będziesz Go widział. Tyle mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to komuś pomogło. Jak Bóg da, to widzimy się jutro z Panem Bogiem. I pozdrawiam.